Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o największym oszustwie świata. Pozwól, że zacznę od pewnej anegdoty. Otóż przysłowiowy Jasio, kiedy kończył podstawówkę, udało mu się ją jakoś skończyć, ledwo, byle jak, ale udało. Na zdaniu świadectw nauczycielka go pyta: Jasiu, mało co wiesz, mało co umiesz, jakoś Cię przepchnąłem do tej 8 klasy, jak Ty widzisz swoją przyszłość? Jakie są Twoje plany? Na co Jasio odpowiada: ja, proszę Pani, zostanę żebrzącym żulem alkoholikiem. Jak to? Proszę Pani, opieka socjalna zapłaci mi za mieszkanie. Z tego, co w dzień uzbieram, na pewno na wódkę mi wystarczy. Zjeść mogę to, co znajdę na śmietniku. Żadnych zobowiązań, żadnych problemów, żadnych dokumentów, nic nie muszę pamiętać. Cudowne życie. Minęło 30 lat. Jasio siedzi w swoim gabinecie na 28 piętrze biurowca Jasio Towers, będącego jego własnością. Widzi przez panoramiczne okna, jak startuje międzykontynentalny odrzutowiec Jasio Airlines. W tym momencie wchodzi jego sekretarka, która jest jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie, a do tego, co ważniejsze, jedną z 10 najmądrzejszych kobiet na świecie. Podaje mu kawę z wyselekcjonowanych ziaren z plantacji, która oczywiście należy do Jasia. Dzwoni jego makler. Akcje jego koncernu górniczo-hutniczego podskoczyło 150%. I w tym momencie Jasio się zamyślił. Myśli sobie: gdzie, kiedy, w którym momencie mojego życia do cholery popełniłem błąd? Przecież ja nie tego chciałem. Teraz przejdźmy do filmu. Film o największym oszustwie świata. Na czym ono polega? Dlaczego jest największe? Przede wszystkim dlatego, że ulega mu ponad 90% społeczeństwa. To oszustwo polega na tym, że większość z nas realizuje nie swoje cele, dąży do spełnienia nie swoich marzeń. Pół biedy, jeżeli to jest załapane od drugiego człowieka. Wtedy szybko przechodzi. Nie wiem, może miałeś kiedyś taką sytuację, idziesz na przykład do kogoś, kto hoduje rybki, ma całe mieszkanie w akwariach, nagle zaczynasz pragnąć hodować rybki. To nie jest to, że chcę hodować rybki i czyścić akwaria. Nie, po prostu siła pasji tego człowieka jest na tyle duża, że udziela się tobie i odbierasz ją jako własną. Ale to za parę dni przejdzie. Są inne, gorsze rzeczy. To jest oszustwo, które wprowadza w nasz umysł, w nasze ciało energetyczne, nie jakaś sekta, nie jakiś rząd iluminatów, tylko zbiorowa świadomość. Otóż żyjemy w społeczeństwie. Każdy z nas jest istotą energetyczną. Każdy ma jakieś myśli, dążenia i one emanują. Dążenia, myśli większości tworzą spójną energetyczną całość, która jest w sposób pośredni tobie narzucana. Dążysz do realizacji celów, które są celami większości, ale nie twoimi. Nie realizujesz swoich celów, tylko te cele, które zbiorowa świadomość uważa za ważne i konieczne do osiągnięcia. Stąd tyle nieszczęśliwych ludzi, stąd tyle tragedii, stąd tyle cierpienia. Pozwól, że podam Ci kilka przykładów. Chociażby małżeństwo. Ile ludzi zawiera małżeństwo z miłości, z pasji, dlatego że nie wyobraża sobie życia bez tego drugiego człowieka? A ile dlatego, że po prostu jest już taki wiek, koleżanki, koledzy wychodzili za mąż, pożenili się, mają dzieci, a ja co? Jakoś to tak głupio. I wbija ci się do głowy: muszę się ożenić, muszę wyjść za mąż. Ci ludzie znajdują osobę podobną, biorą ślub, potem kłótnie, awantury, rozwody, nieszczęście dla nich, nieszczęście dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że dążyli do osiągnięcia nie swojego celu. Studia, kariera. Rodzice często powtarzają: musisz skończyć studia. Czy dlatego, że oni tak myślą? Nie. Dlatego, że tak wypada. Dlatego, że zbiorowa świadomość im to wbiła do głowy. Tobie może też. Nie musisz kończyć studiów. Jeżeli
je skończysz, oczywiście będzie ci to bardzo pomocne. Ale też tutaj takie studia, których ty chcesz, coś, co cię naprawdę interesuje, a nie dlatego, żeby mieć papier, to nie doprowadzi. Jeżeli skończysz studia dlatego, żeby mieć papier, nie doprowadzi cię do żadnych interesujących rezultatów. Miałem kiedyś takiego kolegę, jeszcze w liceum, na początku studiów. Był genialny, jeśli chodzi o fizykę. Fantastyczny, genialny fizyk. W szkole same peany na jego cześć. Na studiach wykładowcy byli nim zachwyceni. W pewnym momencie, jak grom z jasnego nieba, rzucił studia. Rzucił studia, miał jakieś mieszkanie po babci, sprzedał to mieszkanie. Wyprowadził się z żoną na wieś. Hoduje pszczoły. Uprawia zioła. Jest szczęśliwy. A przecież o to chodzi. Nie chodzi o to, wszyscy mówią, zmarnował sobie życie. Nie wszyscy. Dużo ludzi mówi, zmarnował sobie życie. Ale przecież to nie o to chodzi, żeby spełniać cele, które wszyscy uważają za dobre. On spełnił swój cel, on jest szczęśliwy. A przecież o to chodzi. O to chodzi, żeby żyć dobrze i szczęśliwie. Kolejny przykład rzeczy, które są nam wbijane do głowy, dotyczy wyglądu. Zresztą jest taki jeden z moich filmów na temat, jak powiększyć piersi. Możesz go obejrzeć, jeżeli to jest dla ciebie problem. Duże piersi. Większość kobiet chce mieć duże piersi. Ale dlaczego? Dlatego, że w zbiorowej świadomości jest utrwalone, że to jest ładnie. A kto ci powiedział, że to jest ładnie? Dla faceta, którego spotkasz, jeżeli to będzie ten właściwy, prawdziwy facet, on może nie lubić dużych piersi. Jemu się będziesz podobać mimo wszystko i bez względu na wszystko, ale ty masz wbite do głowy. Trzeba mieć duże piersi, więc do tego dążysz, to nie jest twój cel. Nawet jeżeli zrobisz sobie operację, czy w jakiś inny sposób piersi powiększysz, będziesz niezadowolony. Będą ci przeszkadzać, będziesz się ich może trochę wstydzić. Znowu, realizacja nie swojego celu nie prowadzi do szczęścia. Można tutaj dać wiele przykładów. Wiele przykładów, kiedy realizujemy cudze cele, chociażby korporacje, chociażby pięcie się w górę w drabinie kariery. Od pracownika zwykłego coraz wyżej, w końcu zostajesz kierownikiem i co? Jeżeli to nie jest twój prawdziwy cel, po co ci być tym kierownikiem? Jeżeli twoim prawdziwym celem jest bycie kierownikiem, jeżeli to uwielbiasz, to tak. Ale jeżeli realizujesz cel zbiorowej świadomości, będzie ci ciężko na tym stanowisku. Ja powiem ci, byłem kiedyś w jednej firmie kierownikiem, jednym z czterech kierowników. Zrezygnowałem sam. Zrezygnowałem, ponieważ to prowadziło mnie tylko i wyłącznie do stresu, a jakieś tam prestiże, takie rzeczy to nie interesują mnie, poza tym to nie prowadzi do szczęścia. Jak poznać, jaki cel jest twoim celem? Jakie marzenie jest twoim marzeniem? A co zaprowadzi cię na manowce? Podam ci sposób. Na jednym z poprzednich filmów, może nawet nie tylko jednym, mówię o stanie pierwotnej szczęśliwości. Musisz wprowadzić się w taki stan pierwotnej szczęśliwości. Niezależnie od tego, jak ciężkie by było i trudne twoje życie, na pewno był kiedyś taki moment, kiedy czułeś szczęście, kiedy niczego ci nie było potrzeba, kiedy po prostu napełniałeś się pełnią swojego życia. Przypomnij sobie ten moment. Nie wiem, może jesteś na szczycie góry, patrzysz na piękną panoramę i chłoniesz, nie chcesz nic więcej. Wejdź w taki stan szczęśliwości, kiedy masz wszystko, jesteś w tym momencie, jesteś właśnie sobą. I w tym stanie pomyśl o celu. Pomyśl o marzeniu, pragnieniu. Jeżeli nie wzbudzi to w tobie żadnej niechęci, żadnego oporu, to jest twój cel, twoje marzenie. Jeżeli poczujesz jakikolwiek opór, to znaczy, że zostało ci to narzucone. Zrezygnuj z celów, które nie są twoimi celami. Zrezygnuj ze spełnienia marzeń, które nie są twoimi marzeniami. Twoje cele i twoje marzenia spełnisz bez wysiłku. Wiesz dlaczego? Dlatego, że przy realizacji swoich celów
wszystko idzie gładko, bo podświadomość współpracuje ze świadomością i nadświadomością. A poza tym, jeżeli nie realizujesz innych, złudnych, cudzych celów, wtedy nie tracisz na nie energii. Masz mnóstwo energii do realizacji własnych celów, własnych pragnień, własnych marzeń. W każdej sytuacji, nie tylko dużej, nawet małej, zastanów się przed chwilą, czy to ty tego chcesz, czy zostało ci narzucone. Rób to, czego ty chcesz, a dotrzesz do szczęścia. Do szczęścia, radości, zadowolenia, pewności siebie. A jeżeli już to osiągniesz, będziesz mogła pomagać innym ludziom, innym istotom. Te szczęście będzie cię przepełniać, nawet jeżeli nic nie zrobisz, będzie się rozlewać dookoła. Będzie pomagać innym. Więc w swoim własnym interesie i w interesie całego świata realizuj swoje cele, dąż do szczęścia. Życzę ci, z całego serca ci życzę, żeby ci się udało to osiągnąć. Tyle na dziś. Zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.